Wy jednak strzeżcie się tego, co przeklęte, abyście sami nie stali się przekleństwem, gdy weźmiecie z obłożonego przekleństwem i byście nie ściągnęli przekleństwa na obóz Izraela i nie sprowadzili na niego nieszczęścia. Miasto jest przeklęte, tak jak ten świat jest przeklęty i nic z niego nie weźmiesz. Nic, co jest światowe, nie weźmiesz do nieba. Jedyne, co możesz wziąć, to swój uświęcony charakter, a jeżeli nie jest on uświęcony, to zginie on razem z tym światem. To, co możesz jedynie ratować, to pewnych ludzi, którzy chcą się nawrócić, którzy chcą to zostawić. Ich zabierzesz tam jedynie do tego nowego królestwa. Ale nic, co jest obłożone klątwą, nie weźmiemy z tego świata. Jeśli będziesz się trzymał rzeczy z tego świata, razem z nimi zginiesz. Ale Jezus może cię z tego uratować. Miasto, co zostało spalone ogniem. I dokładnie to samo czeka ten świat. I wszyscy z miasta zostają wybici, oprócz Rahab. I miasto będzie przeklęte dla Pana. Ono samo i wszystko, co się w nim znajduje. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, gdyż ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Patrz, Rahab jest pewną grzesznicą, która się nawróciła. Czyli jest, to nie jest tak, że na tym świecie Pan Bóg zniszczy wszystkich. Nie. Ma pewnych ludzi, którzy owszem żyli w grzechu, ale się nawrócili. Kobieta w Biblii jest symbolem Kościoła. I jak wierzę, Rahab w tej historii symbolizuje właśnie Kościół Boży. I ten Kościół, zwróć uwagę, ukrywa posłańców Bożych. Czyli ma świadectwo Chrystusa. Ten Kościół miał głosić Ewangelię. Tak jak Rahab mówiła, że chodźcie do mnie do domu, zwoływała swoich znajomych, swoich bliskich, chodźcie, schowajcie się u mnie w domu, bo ktokolwiek był w domu Rahab, ten ocalał. Takie było zalecenie tutaj Izraelitów, tych szpiegów, którzy byli właśnie ukrywani wtedy u Rahab. Że ktokolwiek będzie w twoim domu, ten ocaleje. Ale także każdy, kto tam był, ocalał. Czy ty już się skryłeś w tym domu? Czy ty już jesteś w tym domu? Czy jesteś bezpieczny przed tym końcem świata? Także widzisz, że symboliki odnośnie zburzenia świata, a zburzeniem Jerycha jest mnóstwo. Jest bardzo, bardzo dużo. To wszystko razem się spina. To wygląda rzeczywiście, jakby ta historia, ona była dana dla nas. Abyśmy my przy końcu świata mogli dowiedzieć się trochę więcej o zburzeniu, o tym ostatecznym zburzeniu i spaleniem ogniu w ogniu tego świata. I po tym długim wstępie chciałbym, abyś coś zauważył. Kiedy nastąpiło zburzenie Jerycha? Równo, gdy szósty dzień się zakończył? Czy to było tak, że skończył się szósty dzień i dokładnie w tej minucie mury Jerycha padły? Lecz dnia siódmego wstali rano o świcie i okrążyli miasto w ten sam sposób 7 razy. Tylko tego dnia okrążyli miasto 7 razy. Dzieje się to rano o świcie. Czyli jeżeli ta historia ma nas nauczyć czegoś o przyjściu tutaj, o końcu świata, to powinno być tak, że mija 6000 lat, wtedy zapada noc i wtedy dopiero zaczynają się okropne prześladowania i wtedy dopiero o świcie przychodzi Chrystus. Zobacz, jak to jest napisane u Daniela. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć, aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony. Każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. Dopiero po tej nocy, czyli patrz, tutaj ma być ten czas takiej nocy, gdzieś, gdzie jest to aż, będzie to aż możliwe, że nikt nie ocaleje, ponieważ te moce ciemności przestaną być już wiązane przez łaskę Bożą i zaczną całkowicie niszczyć świat. Wprowadzać ustawy, prawa, które będą zawsze złe. Jeszcze teraz mamy pewną walkę gdzieś w rządzie, chociaż widać, że coraz robi się coraz gorzej. Te ustawy są coraz gorsze. Jednak będzie tak, że będzie to tylko i wyłącznie dyktowane samą wolą diabelską. I będzie to czas nocy, czas ciemności.
i dopiero po tej nocy z siedmiokrotną mocą będzie głoszona Arka, Prawo Boże. Będzie ona pokazywana całemu światu. Będzie głoszone Prawo Boże i jego zbawienie. Zbawienie baranka. Upadł wielki Babilon. Również to dojdzie do uszu każdego człowieka. Zakładając, że wyliczenia co do roku 2027 są prawidłowe, a myślę, że tam, że mogą być, jest duże prawdopodobieństwo, że tak, to od wtedy nie będzie, to wtedy nie będzie miało miejsce przyjście Chrystusa, a ta noc będzie, przyjdzie. Przyjdzie dopiero ta noc. I następnie będzie czas nocy i dopiero o świcie będzie zniszczenie tego świata. A ile to potrwa? Nie mam pojęcia. To jest bardzo wczesny świt, ale nie wiemy dokładnie. Nie wiemy, o której oni dokładnie godzinie wyszli. Więc ciężko powiedzieć. Dodatkowo czytamy, że gdyby nie były skrócone owe dni, tak? Jak to szło? A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych, dni te będą skrócone. Więc może będzie ten czas skrócony. Bo jeżeli mielibyśmy tak liczyć całkowicie, dzień podzielić tam sobie na godziny, no to rzeczywiście, to byłoby jeszcze parę set lat. Nie wydaje mi się, że należy tak robić. Poza tym znaki inne, jakie mają miejsce, o jakich nam też opowiadał Jarek w tej całej serii, one już się wypełniały. Są prawie, że wypełnione. Prawie, że w całości są wypełnione. Więc to jest, nie wydaje mi się. Ale mamy tę zapowiedź, że mają być skrócone te dni. Ten czas ciemności ma być skrócony. Pierwsze obejście Jerycha było również przecież o świcie. Czyli zwróć uwagę, że tak z kolejnych takich argumentów, przecież nie było w ten sposób. Zresztą przeczytajmy ten werset najpierw. Jozue wstał wcześnie rano, a kapłani wzięli Arkę Pana. Kiedy jakby było to pierwsze obejście świata? No niekiedy jeszcze Adam z Ewą nie zgrzeszyli. Wtedy nie jeszcze. Wtedy jeszcze nie miało miejsca obejście pierwsze całego świata. Czyli musielibyśmy wiedzieć, kiedy czas głoszenia Ewangelii się zaczął na ziemi. No, można sobie spekulować, ale to już gruba spekulacja, że na przykład werset z Księgi Rodzaju 4,26 nam mówi o tym. Setowi też urodził się syn i nadał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Enosz urodził się w roku 235. Wtedy byłby ten czas, kiedy zaczęto wzywać imienia Pana. Czyli byłby ten czas, kiedy pierwszy raz okrążono mury Jerycha z arką oraz z trąbami. Jednak nie chce mi się wierzyć, że ta ziemia jeszcze tyle wytrzyma. To jest mało prawdopodobne. Raczej wygląda wszystko, jakby miało się zakończyć w najbliższych latach. Wszystko wskazuje na to, że to już koniec jest naszej historii. Poza tym ten czas ma być skrócony. Więc perspektywa, że to jeszcze wszystko w takiej formie, jak jest, potrwa 235 lat, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Ten czas ma być skrócony. A Bóg jest bardzo łaskawy, więc wierzę, że bardzo mocno może skrócić ten czas. Jest jedna też nieścisłość, to znaczy ma być przecież równo 1000 lat w niebie. Więc dlaczego tutaj mówimy o tym, że ten czas miałby być gdzieś tam na ziemi? No tak. Ale nie wiemy, czy ma być równo 7000 lat, czy ten czas nie jest lekko wydłużony. Przecież to jest ten kosmiczny tydzień, to jest pewna jakby interpretacja i nie mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że tak to będzie wyglądało. Podobna typologia jest w zmartwychwstaniu Jezusa, który przecież zmartwychwstał podobnie wczesnym rankiem. Czyli tutaj mielibyśmy koncepcję, że jest ten tydzień i to zmartwychwstanie Chrystusa symbolizuje już odnowienie, zmartwychwstanie jakby ziemi, odnowienie wszystkiego do stanu, jakie było przed grzechem. I podobnie, ono nie ma miejsca w momencie, gdy noc zapada tego tutaj w niedzielę, tylko ma to miejsce wczesnym rankiem. Podobnie jak zburzenie Jerycha, wczesnym rankiem w niedzielę, czyli pierwszego dnia tygodnia. Więc odpoczynek sobotni był jakby przedłużony lekko. Ale tutaj może już mocno spekuluję. Czy ta interpretacja odnośnie Jerycha jest właściwa? No nie wiem. Nie wiem, ale chciałem przedstawić pewną alternatywę, pewne alternatywne spojrzenie co do argumentów za rokiem 2027. Napisz proszę w komentarzu, dlaczego ty oczekujesz na Jezusa. I nie zapomnij zostawić subskrypcję, polubić
ten kanał, polubić ten film oraz śledź nas na standardowo Library, BitChute, Telegramie i Facebooku. Cześć!